Oto i kolejny odcinek z Spellforce. Kompania Cień Feniksa i walczymy dalej na arenie. Teraz jacyś nie umarli tutaj. Mściciel i zabójca demonów. Kurde. Jakaś gruba akcja, widzę, tak? Weźmy golema. Tu goście są troszeczkę... troszeczkę poharatani. Lećcie tam. O, ja zamrożę tego gościa, przynajmniej spróbuję. Jak wam tu idzie? Chyba nie najgorzej. Czy oni go na przykład kompletnie sklepią? Ten gość tu potężnie klepie. Wezmę go przymrożę może, co? Cyklopi, nie ma to jak liczba mnoga. Dobra, tego gościa pasuje troszeczkę przymrozić. Kurde, ten gość jest, widzę, ostro twardy. No, łucznika nie chcemy zostawiać, żeby był rozmrożony. Dobrze, że ci znowu nas nie atakują. No, łucznicy są dla nas dosyć niewygodnymi przeciwnikami. Dobra, już sobie poradzicie, na pewno. Okej. No, pomóżcie mi tam z tymi gościami. No, sporo ich tu jest. W tego coś już nie bardzo wchodzi. To cierpienie naszego Ifryta. Dobra, jest po gościu. Dobra, weźmy tutaj teraz sekwencyjnym wybuchem. Lećcie na typa. Dobra, udało się. No, w tego coś tam czasem wejdzie. Nie jestem pewny, czy to moje zaklęcie w niego nie weszło, czy Ifryta. Nie no, Ifryta. On by się rozmroził na pewno. Dobra, nasi pojącnicy dają radę. Okej. Wow, ale on klepie już tak naprawdę potężnie. No, my nie mamy heala. Heal by się przydał, tak to tego cyklopa moglibyśmy trzymać przy życiu przez o wiele dłużej. Dobra, myślę, że dadzą sobie radę. Ale ten cyklop, mimo że potężna broń, szybkość ataku, zastraszająca wręcz. Dobra, nie ma go. Chodźmy tutaj. Masz jakąś manę? Nie, ty nic nie rzucasz w ogóle. To swoją drogą. Dawać tutaj sekwencyjny wybuch. Nie weszło. A to się nad tym nie przejął kompletnie. Dobra, nie zauważył tego. Lećcie tam panowie na niego. No dobra, taka kamera jest ok. No, te szkielety już takie potężniejsze trochę. A ja oczywiście stoperek najpierw. Weźmy go jeszcze, przymroźmy. Stoperek, stoperek, gdzie jest mój stoperek? Start. Dobra. Mam trucizną tłuczę. Proszę, proszę, ciekawe. O, ups. Chyba trzeba będzie coś zjeść po tym odcinku, coś mi się tak wydaje. Oznaki głodu tutaj. Dobra, lecimy na tych od razu. Dobra, będziemy go... Kurde, on ostro nas tłucze normalnie. Panowie, proszę tam bić gości. Najpierw tego typa, a później łucznika. O kurde, nie mogę se trafić. Dobra, weźmy tego łucznika, przymroźmy. Oni targetują tego naszego cyklopa, co jest dosyć niefortunne.
Jakby tak obrażenia się rozkładały porówno, byłoby fajnie. Koniec many, czyli po tej walce przejdziemy się do kupca. Zobaczymy, co tam ma ciekawego, ten nowy kupiec niby. A może kupimy sobie od razu więcej pomocników. Coś czuję, że nasz cyklop tutaj niestety zaraz zginie. Dobra, tego już nie ma co mrozić. Okej, nie macie. Dobra, dacie sobie radę, już się będę wracał do portalu. Panowie też tak podejście tutaj. Żeby od razu, żebyście od razu nie zostali zaatakowani. Dziennik misji, tak jest. Chodźmy na rynek. Dobra, anulowało nam przywołanie. Ifrit się ogarnął. Co tutaj jest? Ostrze koszmar. 3 sztuki to. Już nawet nie będę owijał w bawełnę. To są najpotężniejsi przeciwnicy w grze. I to chyba... No cóż. Zresztą pewnie się przekonacie, chociaż mam nadzieję, że nie. I to tak, tak faktycznie najpotężniejsi. To z nimi nie ma absolutnie żartów. Dobra. Ona nam się zregeneruje. My przy okazji zobaczymy, co tam u kupca. Może jakichś bohaterów runicznych. Myślę, że jak tą rundę ugramy, to jaka by była kolejna, to też ją ugramy. Jaka by nie była w sumie. Co my tu mamy? Dzisiaj nie zrespił się cyklop. Sprawdźmy, co ty ciekawego masz do zaoferowania, moja droga. Pierścionki. To wiemy. No i to mamy takich pierścionków. Co tu jest? Spele 20 poziomu. No proszę, proszę. No takie już mamy. Nic, co byśmy nie mieli już. Okej. Dobra, weźmy do tego gościa, podejdźmy. Kupmy wszystkich tych pomocników. Na pewno się przydadzą w tej rundzie. Weźmy ich, kupmy wszystkich, co by nie. No już prawie 48 poziom. Już niedługo będziemy mogli 20 poziomu zaklęcia. Szkoda, że ona nie ma na przykład zamieci 20 poziomu. To było dobre. Chcę kupić takie coś. Chcę kupić miejsca gryfa. Chcę kupić takie. Kowal kamieni, niech będzie. I co, nie masz więcej gości, nie? Nie masz. Dobra, wykupiliśmy wszystkich. Będą dostępni. Tak jest, tutaj już wszyscy ładnie czekają. Lecimy, teraz będzie poważny test naszej postaci, czy da sobie radę z ostrzami. To takimi, no, niebywale potężnymi, jak właśnie ostrze koszmar. Jakiś władca lodu, ciekawe, on nie rzucają jakieś zaklęcia, czy coś? Ile ich jest? 6, kurde. Czyli będą rozstawieni 3 na górze, 3 na dole. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Podejdźmy do tego gościa. Czy ty na przykład masz coś takiego, że nam tutaj manę będzie odnawiać może? Ile mamy tej kasy? Fuch. Stać nas na wszystko. Kupię 2 kosze. Dobra, dawaj tam kosze. Ups, nie mam zaznaczonego bohatera. Dobra, chodźmy tu do Zerbo. Lecimy. Kolejna walka. Weźmy sobie może tak, save'a sobie zróbmy. Koloseum. I portal na rękę. Ostrze koszmar, 48 poziom. Dobra, dawać to. Dobra, mamy naszych gości. Co tutaj jest? Ostrze władca. Dobra, dawać tego władcę lodu. O, on jest jakiś słabiuteńki, dobra. Czyli oni są nieistotni kompletnie.
To ostrze natomiast jak najbardziej bardzo istotne. Okej. Okay. Działają na niego zaklęcia, więc easy. Ale tak nie za każdym razem. Jak działają zaklęcia, to super. To ostrze jest nieziemsko przepotężne. Rozerwałby nas na strzępy, jakbyśmy tylko z nim pragnęli walczyć wręcz. Mam nadzieję, że nie będę musiał wam tego demonstrować. Chociaż spotkamy jeszcze te ostrza, nie martwcie się. No, ci nasi pomocnicy robią tutaj dobrą robotę. Dobra, ostrze Kosmar nie istnieje. Dawać następnego. Jeszcze dwa. O, ci goście to są... No tak, faktycznie, ci goście byli w pierwszej kampanii byli. Widzieliśmy ich parę razy. Dobra. Weźcie tego gościa tam, klepnijcie. Ja będę tutaj mroził typa, tego groźnego. Dobra, ten klepnięty. Okej, możesz sobie być tutaj najpotężniejszym przeciwnikiem. Ale jak nie możesz się ruszać ani atakować, to nic ci z tego. Listy demon, lęk pająków. Bardzo ciekawa nazwa. Oho. Za 700 mu wywalił. No widzieliście, no to jest damage. I atakuje całkiem szybko jeszcze do tego. No, taka buła za 700, no nie fajnie. Nas to by chyba... A nie, no mamy 1800 zdrowia, więc może by nas nie walnął na hita. Ale myślę, że na dwa hity spokojnie by nas zdjął. Dobra, nie macie. Uff. Ta runda zrobiona. Ciemnik misji, tak jest. Co teraz za nagroda będzie? Applause! The winner of this round is the Rune Warrior. No, co Zarbo powiesz teraz nam? So, but for... Nagroda. Co tam za nagroda? O proszę, runiczna kapłanka i łuczniczka. Kapłanka. Pach, bierzemy kapłankę. Co tam, maska? Jakaś coś tego? O jest, tutaj są. Maska 9, co to jest? Inteligencja, mądrość po 17. A, no to takie sobie. To mamy. Aha, to jest od tej kapłanki, dobra. Co tutaj teraz? Arcydemon ognia, władca demonów. No to władca demonów to wiemy, że nie jest jakiś niesamowity. Ale arcydemon ognia? Tak jest, bierzemy gości. Mało ich jest. A nie, no to 50 poziom, dobra, to może nie jest jakiś słaby. Dawać dziada. Lećmy najpierw na tego gościa. Zobaczymy, czy na niego działają zaklęcia. Tylko jakby mnie nie blokowali, byłoby fajnie. Oho. No mogą nie działać. No nie, proszę bardzo, działa. Ten, jak widać, może i 50 poziom, ale nie bije tyle, co ostrze koszmar. Poradzimy sobie z nimi bez problemu. Aczkolwiek twardszy jest, to trzeba mu przyznać. Kurde, nie działają na niego te zaklęcia. Co to jest? Wybuch, tak? Tak jest, wybuch ognia przy hicie. No tak, tak pół na pół wchodzą te zaklęcia w niego. Oj. No dobra. Tu już powinniście się nim zająć. Tak jest. Pan władca demonów pokonany. Czas zobaczyć, co arcydemon. No jest dosyć duży. Ha.
jednak nie. Jednak nie wchodzi w niego ładnie. Może ten raz to był tak przypadkiem, że mu się udało tego uniknąć. Chyba na to wychodzi. O, on rzuca jakiś czar. Fireballa rzucił, prawda? Prawda. No proszę, ktoś rzuca czary w końcu jakieś. Dobra, nie macie. To teraz we władce demonów. Gdzie tu gość uciekł? Tutaj gość uciekł. No. Ha! Zamrożonko, tak jest. No, na takich przeciwników już ten... Czary i fryta nie działają. Już moje tak średnio działają, co dopiero jego. O, czyżby zabił nam jakiegoś pomocnika w końcu? A może jednak nie. No, ten jest trochę twardszy, no ale on nie jest magiem, więc to zrozumiałe. Ten cały arcydemon ognia jest... coś tam czaruje, więc... więc to zrozumiałe, że ma mniej HP. Dobra, jest po gościu już. Dobra, zabitet. O, nasz cyklop ledwo żyje. No tak, teraz z nim pojedynkujmy się na magię. O! Uch! Sprzedał mi hita. Ale za to my mu sprzedamy zamrożenie. Dawno w ogóle nie dostaliśmy hita żadnego. Ostatnio to chyba jak goście nas szokiem tłukli. No. On zabije nam cyklopa? Kurde. Chyba jednak w końcu ktoś zginie z naszej drużyny. A myślę, że zabije go ta Dota. No, nie trafiłem sobie, ale już i tak on zginie. Jeszcze tak dla pewności zamrożonko. Dajmy heala. No, pokonani. I kto teraz? Jacy teraz przeciwnicy na nas czekają? Na coś potężniejszy jeszcze? O tak, wygrywamy. No cyklop zginął, no niestety, trudno się mówi. Pojawi się nowy? Chyba nie. No co tam Zerbo? Teraz może się pojawi? Nie. Ech, czyli to tylko jeden jest. Nagroda. O, nie pojawili się żadni. Co, to już koniec? Co to dostaliśmy? O, to jest, kurde, super broń. Ale co z tego? Cieniokieł i strażnik Nitiafa. Nitiafa? Nie jestem pewny. 5000 złota. O, tyle. Nawet z nim zagadać już nie możemy. No to cóż, przeszliśmy arenę, jak się okazuje. Ha! Nie było to aż tak trudne. Weźmy sobie... Co my tu możemy jeszcze zrobić? Nic. Wow. No to skończyliśmy. Dobra, no to chodźmy do tej twierdzy Mrocznego Wiatru. I w zasadzie większość wątków pobocznych ukończonych. Teraz już tylko przejdź na koniec gry. A jesteśmy, no powiedzmy, że pod koniec. Dobra, weźmy sobie tą kapłankę. Kapłanka Ciri, ok. Uzbrojmy ją. Mamy coś lepszego? Czerwona gwiazda. No nie chciałbym czerwonej gwiazdy. Ciekawy jestem, czy będziemy mieli set na przykład taki. Weźmy jej, dajmy tak czy siak ten pierścień. Tak patrzę, set? Będzie ten set? Który to jest? Biała magia 15, więc... więc pewnie jak coś to gdzieś dalej będzie ten hełm. No nie, ale hełm Zerbo, ale dobra, hełm Zerbo możemy ci dać.
Czyli chyba, no, chyba nie damy rady setu złożyć. Jak to jest? Uzdrowienie szany. Nie, to tego chyba nie mamy, niestety. Dobra, weźmy, dajmy jej taką szatę. O, nie, ty możesz mieć lepszą nawet. O, ta jest fajna szata. Tarcza? Taka tarcza, niech będzie. Jakiś kostur, powiedzmy. No ale nie mamy jakichś sensownych kosturów do naszych bohaterów. Dobra. Horror kosiarz oczywiście. Dobra, więc zaczynamy zabawę w głównym wątku. Mam tutaj ostrza. No dobra, dawać tam dziada. Najpierw sobie północ oczyścimy, później będziemy się martwić południem. Dobra. Follow me, tak jest. Najpierw północ, później wrócimy się na południe. Będziemy tu sobie ładnie eksplorować wszystko. Tylko tak, horror kosiarz. No to tych znamy. O, tutaj mamy monument od razu bohaterów. Fireballem, tu wybuchem. Dobra, mam nadzieję, że ten Irfrid sobie poradzi. My od razu zajmiemy tutaj monument. Złodziej serc, mag, legionista i tak dalej. Oś tu pomóż nam. A jednak coś daje radę ten nasz Irfrid. Dobra, weźmy ekipę, przywołajmy. Oczywiście nie czekamy na naszą ekipę, tylko idziemy dalej. Rolowniczka, to bardzo dobrze. Zobaczymy, co ten kapłan ma za spele. Może ma w końcu jakieś leczenie normalne. Znaczy ta kapłanka w sumie. Co ty masz? Aura. Ale aura szybkich ciosów to jest dobre. I deszcz ognia, wow. Kurde, ale znowu aura. No nie ma normalnego leczenia. Ale lipa to jest. Dobra, no ale niech będzie jaura. Dawać ich tam. To tylko jakieś tam szkielety. No, tu jest szkielet mag w ogóle, ale chyba... A nie no, zdążył nam wojowniczkę jedną klepnąć. A to co to jest niby? Aha, to ten, złodziej serc. Ty ump też tutaj chodź. Dobra, fala lodu. Weźmy ich tutaj, zaznaczmy wszystkich. Ump, ty też dołóż do walki. O, tego przeprosimy. No, ci nas ostro biją, ale to nic. No pomóżcie, tu pomóżcie. Och, kostur daje radę. Śmierć weszła w nieumarłego. No tutaj kolejni goście. Mamy co? Monument krasnoludów, no jasne. Krasnoludy, krasnoludy się tutaj nam... No, pewnie się przydadzą. Będziemy mieć jeszcze... No ale panowie, panowie. Dobra, niech będzie w ten sposób. Dobra, już tu mogę zacząć ich tłuc zaklęciami. Co ty tu miałeś? A, jakaś tam taka sobie tarcza. Oczywiście ich wszystkich powszemrażamy. Strażnik kluczy, a właśnie, on będzie miał klucz do tej bramy. I jakaś tu fala lodu. Zarzućmy jakiś okrzyk bojowy. O, coś fala lodu, nie w tych, co chciałem w ogóle. No, dalej w tych poprzednich. Dobra. No, tego trochę przymrozimy. Co my tutaj mamy? No, tutaj kolejne ostrza i oczywiście nasze ulubione, wielkie, plujące kwiecie.
at my command. Close the ranks. For the glory of Aonir. They're everywhere. 43 poziom w ogóle gościa. Dobra, weźmy sobie tak. Menhir uaktywnijmy. Pach. Pan strażnik kluczy. Nie chciałem tak zrobić. Klucz, dobra. Otwieramy więc tutaj wrota. Monumenty. O, tu jest monument elfów. No, monument elfów nam się ewidentnie bardziej przyda. Użyj tutaj tego ładnie. No, ci goście już nie są pod naszą kontrolą. Co to ma znaczyć? Dobra, chodźmy. Co my tutaj mamy w ogóle? Za boską mocą. Obroń swoje obozy? What? Jeszcze nie mamy żadnych swoich obozów. O kurde, czyżbym za szybko to zrobił? Aby nie. Ach, synchro jest. Dobra, są goście. I Aliach jest nawet, no proszę. Mamy jakieś runy lepsze, na przykład krasnoludówcy coś? Nie, wychodzi na to. Krasnoludy krasnoludami. Najpierw byśmy chcieli elfki, bo elfki mają to, czego krasnoludy nie mają, czyli uwaga, uwaga, wieżyczki. Dobra. To my tutaj trochę manę marnujemy. Chodźcie goście, chodźcie. No ci goście. Wow. Striggerowali się. Już nas nie lubią chyba. Dobra, weźmy, rzućmy tu im zamieć. No tak, wy oczywiście. Domę. A, to tych też widzieliśmy w poprzednim tym. W poprzedniej kampanii. Nasi oczywiście muszą tam lecieć. Dobra, ale zamieć się praktycznie kończy, więc możecie już tam lecieć. Wiecie co? Wy na przykład możecie spróbować klepać te klejące kwiecia. A, ostrza to też bije. Och, uciekaj. No, szybko poszło. Bijcie te kwiecia, bijcie. No, nie mamy many. Czy to się uda? Dobrodziejstwo po raz kolejny. Weźcie, rozwalcie to drzewo, bo nas tłucze okrutnie. Dobra. Teraz powinno być ok. Dobra. Skrzynka skrzynką. Najpierw chciałbym się zająć zajęciem monumentu. Monumentu elfek. Bo tutaj będzie gruba akcja. No, ta lokacja do łatwych już nie należy. A tu tak naprawdę się dopiero zaczynają te ciężkie mapy. W sumie trzy ostatnie są, no, są dosyć trudne. To jest właśnie trzecia od końca, że tak powiem. Dobra, bijmy ich tu. Pretor, Jagody. Tu jest ten cały zabójca demonów. No to z takimi na tej arenie walczyliśmy. No byli mocni, nie powiem. Dobra, ich tutaj postaramy się trochę poprzymrażać. Wy tam ich bijcie powoli. A, tu jest kolejny ten zabójca demonów, o kurde. To jego postaramy się trochę przymrozić. Dobra. No, pomożemy ci tam, Alia. No, my jeszcze walniemy tutaj jakimś sekwencyjnym wybuchem. Kurde, nie mamy lepszych run, co jest trochę zastanawiające. O, ale wy panowie na przykład możecie pomóc mi tutaj. Ha, nie ma. Nie ma takiego bicia mnie. No, już niedługo będzie poziom, będziemy mieć 20 poziom wybuchu lodu. Czyli maksymalny. Dobra. No to myślę, że już mogę iść powoli i... Dawajcie, panowie, tego całego pretora. Iść i zająć monument. Będziemy tu jeszcze oczyszczać tą stronę. Tu trochę leni, tam trochę leni.
Oczywiście nie mogę zająć, póki przeciwnicy są blisko. Także weźmiemy mu z Fireballa, pociągniemy. Pociągniemy mu jeszcze raz z wybuchu. No, co z tą swoją trucizną? Denerwujący przeciwnik. Dobra, jest monument, super. Punkty doświadczenia, bardzo ładnie. I zaczynamy werbować elfki. Elfki, ponieważ tak jak mówiłem, wieżyczki, a chcemy szybko dużo wieżyczek. Wieżyczki, wieżyczki. Musimy się bronić przed przeciwnikami. O, tu jeszcze są małpy. Małpy też są przeciwnikami takimi, no, konkretnymi. A tutaj mamy już armię przeciwnika przepotężną. Lodowładny, lodowładny. Teraz są ci słabi. Ale tych oczywiście chcemy klepać. Weź tam to drewno. Dobra, na razie powrót. Chociaż wiecie co, wystańcie tutaj, a ja polecę... Też to jest takie trochę tricky miejsce niestety. Ja polecę uaktywnić monument krasnoludów jeszcze. Aktywnie, na razie nie będę werbował, bo to nam moc runiczną troszeczkę ogranicza, a chcemy na razie dużo tych robotniczek elfich. Tak dobrze by było na przykład z tej strony się obudować wieżyczkami, ale no cóż. Jeszcze się mocno nad tym zastanowię. Jak to zrobić? Bo chyba byśmy ich tu klepnęli na spokojnie. Rzucilibyśmy zamieć jedną, drugą. Tak chyba zrobimy. Dobra. Bierz to. Wracamy. Chyba, że z tej strony na przykład byłoby lepiej. Nie no, z tej będzie lepiej, ewidentnie. Chodźmy tutaj. Tylko byle, żebyście nie przeszli tą stroną, nie? Chociaż miałem w sumie monument najpierw, ale to nie tu. Dobra, najpierw damy ten monument. Elfki, chata Drwala. Kurde, tu będzie ciężko strasznie. Będzie ciężko się rozbudować. Będziemy musieli jakąś chatę leśnika pewnie gdzieś walnąć, nie wiem, tutaj na przykład. Po jakimś czasie tam drewno zbierać. Myślę, że to jest sens. Czy ja mogę chatę? Leśnika, małe kwatery, no dobra. To weźmy na przykład tak gdzieś tutaj tą chatkę. Uaktywnijmy monument. Na razie nie przywoływamy, nie przywołujemy nikogo. Punkty doświadczenia, okej. Okay. No dobra, i w następnym odcinku będziemy już toczyć wojnę z ostrzami. Także trzymajcie się, na razie, pa.